Już 15 raz finał konkursu odbywa się we współpracy polsko-niemieckiej. Jednego roku jest to Bad Frauenwalde, a drugiego roku gmina Bogdaniec. I dzisiaj gościmy przy sali wiejskiej w Jeninie. Konkurs historyczny gotowania polega na tym, że ogłaszamy nabór dla grup chętnych, które będą dzisiaj gotować. I ten nabór z reguły trwa około 2 miesiące przed. Następuje rekrutacja tych grup i gotujemy na wybrany temat. W tym roku są to przeboje kulinarne prywatek z lat 60. i zarówno grupy z Niemiec, jak i z Polski gotują wybrane przez siebie potrawy, zakwalifikowane do tego konkursu właśnie, a potrawy będą oceniane przez jury składające się z etnografów, historyków i szefów kuchni. Konkurs oprócz tego, że ma promować historię i też takie obyczaje w konkretnym okresie, to jeszcze pielęgnuje nasze polsko-niemieckie przyjaźnie. Mamy dzisiaj w gościach tutaj w Bogdańcu naszych niemieckich partnerów, pomysłodawców tego konkursu i cieszymy się, że ta współpraca nieprzerwanie trwa już tyle lat. Also wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und aus dem Mamy bardzo dobrą współpracę. Na początku chodziło o projekt i o dofinansowanie. Teraz to są bardzo dobre znajomości i przyjaźnie. Co roku odbywa się to po innej stronie, raz po polskiej stronie, raz po niemieckiej stronie. Naprawdę jest to bardzo dobra współpraca. Każde wystąpienie młodzieży i zabawa tak naprawdę w gotowanie to jest te umiejętności, które można zdobyć tylko w takim właśnie przypadku. Stojąc, gotując, bawić się tym jedzeniem i przyrządzać wspaniałe potrawy. Flaczki drobiowe na żołądkach indyczych i do tego jeszcze będzie tatar z udźca wołowego. Wiemy, że na imprezach na pewno był tatar, wiadomo do czego, a flaczki wybraliśmy z tego powodu, że jest to zupa, można powiedzieć, że z takich resztek, że jeżeli coś nam zostało i tak dalej, super pomysł jest na żołądki indycze, ponieważ jest to rzecz, której zazwyczaj się nie wykorzystuje, a tutaj jakby staramy się pozbyć takich resztek i wykorzystać je, zrobić pyszną zupę. Przygotowujemy sałatkę jarzynową z groszkiem oczywiście, śledzik w śmietanie, wafle domowe z mlekiem w proszku, no i jeszcze śledzik, sałatka, jajko w majonezie oczywiście, jak to na imprezach bywało w domówkach. My się cieszymy, że w tym roku zdecydowano się na organizację tej uroczystości. To dobrze, bo mogłaby zostać zapomniana. Była półtoraroczna przerwa, a jednak to jest bardzo ważne, żeby zderzać to dziedzictwo kulturowe i przekazywać młodemu pokoleniu, jak to drzewie, jak to mówimy, bywało.